Chłopak prosi dziewczynę o rękę. Rzeczy wykonane ręcznie są zwykle droższe niż te wyprodukowane seryjnie przez maszynę. Jak wielkim są dane ręce, Bóg ma również dwie ręce. To Ojciec, który wyciąga do nas ręce w postaci Syna i Ducha Świętego. I Bóg nas tymi rękoma chce przyciągnąć do swojego serca. Ale aniołowie, jak to mawiali ojcowie Kościoła, to ręce Pana Boga wyciągnięte w stronę człowieka. Pan Bóg wyciąga swoje ręce w stronę każdego z nas poprzez właśnie aniołów. Jakżeż to ważne mieć wyciągnięte ręce, nie zamknięte w pierś, ale otwarte, życzliwe. Dzisiaj chcemy może bardziej zgłębić temat aniołów w kontekście patronatu. Aniołowie jako patronowie naszego domu. Każdy z nas ma swój dom. Aniołowie przybywają do nas z domu Ojca. Tam w domu Ojca w niebie są zameldowani. To jest ich adres. Ale mają nieustannie przystęp do nas, ludzi mieszkających na ziemi. I aniołowie mają jeden cel. Chcą nas doprowadzić tam, gdzie oni są, do domu Ojca, bo tym jest rzeczywistość nieba. Wielu ludzi jest nieszczęśliwych, takich, którzy nie mają domu. Dom nie ma zły duch. Na skutek własnej decyzji opuścił dom Ojca, nieustannie przebywa w piekle, ale chce przynajmniej znaleźć dom w ludzkim sercu. Dlatego też lubi w sercu ludzkim zamieszkiwać przez grzech ciężki i wcale nie chce się z tego domu wyprowadzić. Ktoś, kto jest bezdomny, jest nieszczęśliwy. Szatan jest nieszczęśliwy, on nie ma domu. Kiedy dzisiaj przeżywamy trzeci dzień rekolekcji z aniołami i ze świętym Michałem Archaniołem, to trzeba może w sposób szczególny świętego Michała Archanioła odkryć jako patrona domu. Najpierw święty Michał jest patronem Kościoła, a Kościół to jeden wielki dom. Kościół jest święty. W tym Kościele są różni ludzie. Zdrowi, chorzy, młodzi, w podeszłym wieku. Wszyscy mają w tym domu miejsce. Są wśród nas święci i nieświęci. Ci, którzy spowiadają się często i ci, którzy nie mają odwagi stanąć w obecności Boga w pokorze. Kościół to także świątynia. Ten wasz piękny budynek, w którym gromadzicie się w każdą niedzielę i na codziennej Eucharystii. Tu o dom Boga. Tu mieszka Pan Bóg. Tu na nas czeka. Tu są Jego aniołowie. Często w kościołach przy tabernakulu umieszczane są figury aniołów. Aniołowie to nieustanni adoratorzy Jezusa w Eucharystii. Oni w tym domu czują się bardzo dobrze i pokazują nam, że i my możemy zobaczyć prawdziwe szczęście, kiedy jesteśmy blisko Boga. Aniołowie zapraszają nas do kościoła, do tego domu. Oni nam zazdroszczą tego, że my możemy przyjąć komunię świętą. Ciało Pana Jezusa jest dla ludzi. Pan Jezus, jak wspomniałem o tym wcześniej, nie stał się aniołem. Stał się człowiekiem, przyjął ludzkie ciało, a potem dał nam to ciało jako pokarm w drodze do domu Ojca. To żywy Bóg.
który jest obecny, którego aniołowie adorują. Dom to także konfesjonały, dzisiaj dzień spowiedzi świętej. W konfesjonałach siedzą kapłani, nie aniołowie. Może łatwiej byłoby się spowiadać, gdyby w nich byli aniołowie. Tu z prawej strony siedział sam Gabriel Archanioł, z lewej święty Rafał, a pod chórem byłby święty Michał. Ale Pan Bóg ma inną drogę. Daje nam kapłanów, to oni mocą święcej kapłańskiej, mocą tych rąk namaszczonych przez biskupa, odpuszczają w imię Jezusa grzechy. Święta Faustyna kiedyś zobaczyła anioła, który powiedział do niej: żaden duch nie ma takiej władzy, jaką mają kapłani przy spowiedzi świętej. Oto tajemnica wielkiego sakramentu, którym jest sakrament spowiedzi. Chrystus zamieszkał na tej ziemi w kapłańskich rękach. Czasami może te ręce są słabe, ale nie ma takich drugich rąk. Tylko one podają żywego Boga. To one przekazują skarby z Bożego serca. Dzisiaj widzimy, zły duch atakuje autorytet kapłana, bo ma w tym interes. Jaki? Chce, żeby człowiek odwrócił się od rozgrzeszenia, od komunii świętej, żeby zrezygnował z pojednania się z Bogiem, z tego sakramentu miłosierdzia Bożego. Trzeba nam na nowo odkrywać tajemnicę pojednania z Panem Bogiem. To tajemnica niezgłębiona, jak niezgłębione jest Boże miłosierdzie. Święty Franciszek z Asyżu mawiał, że każdy kapłan jest podwójnie kuszony. Dlatego swoich braci wzywał do podwójnej modlitwy. I każdy z nas ma się modlić również za kapłanów. Pierwszy czwartek modlimy się o powołania kapłańskie, ale trzeba również czasami może swoje trudne sprawy, cierpienia ofiarować na intencje kapłanów, żeby dobrze wypełniali misję zleconą im przez Chrystusa. Pan Jezus, kiedy mówił o złym duchu, to do pierwszego papieża, świętego Piotra, powiedział: oto szatan domaga się, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. Chrystus zapowiada, że na tej opoce zbuduje Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. To znaczy będą próbowały, będą robiły wszystko, ale Kościół nie jest z tego świata. Kościół to instytucja Boża. Gdyby był ludzkim tylko dziełem, to by się już przez te 2000 lat dawno rozleciał. Jest boski, w nim działa Pan Bóg, mimo ludzkich słabości i niewierności. I wszyscy jesteśmy w takim Kościele, wszyscy jesteśmy w takim niezwykłym domu, który gromadzi nas jako wspólnotę na Eucharystii. I wreszcie Kościół to także rodzina. Dzisiaj wieczorem o 18:00 będzie specjalne błogosławieństwo z racji tych rekolekcji, gdzie towarzyszą nam aniołowie i święty Michał. Kościół domowy. Dzisiaj jest wielki atak zła, złego ducha na rodzinę. Jakże często kwestionuje się podstawowe wartości, które kiedyś były oczywiste. Przecież rodzina objawia rodzinę Bożą. Jeśli się dzisiaj bronić, to bronić się mocą Bożą. Szukać wsparcia u aniołów, u świętego Michała Archanioła. Jemu w dniu jutrzejszym zawierzymy całą rodzinę naszej parafii i zawierzajmy nasze rodziny. On jest niezwykły, bo nie jednej rodzinie pomógł,
niejedną rodzinę uratował, niejednej opuszczonej żonie pozwolił nieść ciężki krzyż samotności i niejedno dziecko zagubione odnalazł. Oto wielkość świętego Michała Archanioła. Błogosławiony przez Bronisław Markiewicz, założyciel naszego zgromadzenia księży Michalitów, zalecał, żeby obierać świętego Michała Archanioła za patrona. Patron to ktoś więcej niż opiekun. Pater z łacińskiego języka to ojciec, to taki ktoś bliski dla naszego serca i dla naszego domu. I trzeba go wybierać często za patrona. My mamy swoich ulubionych patronów. Może tego od chrztu świętego, od bierzmowania, ale trzeba również i świętego Michała uczynić patronem tej parafii, swojego domu i swojego serca. Archanioł Michał działa uprzedzająco, jakby na zapleczu, na przedpolu, demaskuje podstępy złego ducha, które przygotowuje zasadzki. Tak mówimy w tej modlitwie: święty Michale, wspomagaj nas w walce. To taka niezwykła ochrona, którą mamy przez 24 godziny. Kiedyś pamiętam kobietę, która przyszła mi przed księdza, kiedy zaczęłam nosić szkapę świętego Michała Archanioła. Czuję się bardzo bezpieczna, bardziej jak gdyby odczuwam tą pomoc świętego Michała. Odmawiam modlitwę do niego kilka razy i to mi przynosi niezwykłą pomoc w walce ze wszelkimi podstępami złego ducha. Zabierzmy aniołów do siebie, do naszych domów. Zabierzmy tam świętego Michała Archanioła. To patron nad patronami. To ktoś, w którego rękach, moglibyśmy powiedzieć, skrzydłach, czujemy się bardziej bezpiecznie. Odkryjmy tajemniczy świat aniołów. Odkryjmy wielkość świętego Michała. Niech on czuwa nad nami i naszymi rodzinami. Amen.